dobry, Kociokwik. Piwny głos w waszych domach. Dzisiaj mamy przed sobą paczuszkę, która dotarła do nas z browaru Cormoran. Z twojego rodzinnego miasta. Tak, z mojego rodzinnego miasta. Ja już do środka zajrzałam. Spoiler. Nie spoiler, bo nie powiem, co jest w środku. Zajrzałam do środka, bo koty się tym bardzo interesowały i byłam ciekawa, dlaczego. A, więc dlaczego. Tutaj te uszkodzenia to od kotów, tak? Tak, to są koty. I tutaj podrapania. No, ale dla Marcina to będzie cały czas niespodzianka, więc zostańcie z nami, zobaczcie, co jest w środku. Ja obstawiam, że piwo. Pewnie tak. I zobaczcie, jak to smakuje. Otwieraj. Szara taśma z logo Cormorana. Zazwyczaj browary mają białą taśmę do małej. Ale Cormoran ma takie złotawe, wiesz, motywy, więc może to jest bardziej nawiązanie do tego złotego, bo to jest szara, twoim zdaniem, czyli brązowa. Właśnie, dlaczego powiedziałem szara? To jest brązowa taśma. Ja i moja znajomość kolorów. A, nie widać nas. I teraz możemy to robić różne rzeczy. Łupaj. W końcu browary zaczęły wysyłać coś pożytecznego, a nie samo piwo. No tak, z Cieszyna dostaliśmy skrzynię, jeszcze nie wiemy, co z nią zrobimy, ale się do czegoś przyda, a tu jest koszyk, więc na przykład mogę iść na zakupy jak stary człowiek z własnym koszykiem. Ta-dam! Dużo zakupów tutaj nie wejdzie, ale wow, koszyk piknikowy. Przyda się na piknik. Do lasu można już iść. Przyda się na piknik. Kiedy ostatnio byliśmy na pikniku? Na świętego nigdy. Raz się chyba wybieraliśmy na piknik, ale nie pamiętam, czy poszliśmy ostatecznie. Czy piknikiem liczymy, jak pojechaliśmy na wieś oglądać te spadające gwiazdy? No w sumie można było z tego zrobić piknik. Szkoda, że o tym nie pomyśleliśmy. Tak, siedzieliśmy, oparliśmy się o samochód, zjadaliśmy kubek KFC, patrzyliśmy, jak to Perseidy to były. Tak. Tak, pojechaliśmy 30 km od Warszawy, żeby widać było coś. No ale... Dobrze, to może ja zacznę od odczytania listu. Może to są jakieś szczególne instrukcje. Jeden, otworzyć butelkę. Dwa, pić. Trzy, nie upić się, bo to bezalkoholowe. Ja myślę, że kiedyś trzeba zrobić zawody w upijaniu się 1:100. Prawda. Może jak już puby będą działały, to zorganizujemy w jakimś pubie zawody w upijaniu się 1:100. I wygra ten, kto w jakimś tam czasie osiągnie najwięcej promili. Potrzebujemy komputera. Do obliczenia promili? Do tego, żeby odczytać całą zawartość. Wow, XXI wiek! A może być smartfon? Może być. Igo i Marcinie, przesyłamy kosz piknikowy z Warmii i zapraszamy na dedykowaną stronę, gdzie wszystko wyjaśniamy. Z pozdrowieniami Paweł Błażewicz i zarząd browaru Cormoran. Z Pawłem Błażewiczem nagrywaliśmy rozmowę jakiś czas temu, tutaj będzie podlinkowana. Możecie sobie ją odtworzyć, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Jaki jest adres? Cześć! Igo, Marcinie, wiecie, jak wygląda nasz teren, więc teraz z samego środka niczego przesyłam wam ten oto piknikowy koszyk. Browar Cormoran do kosza wkłada swojego Radlera. To produkt bezalkoholowy, który swoją oficjalną premierę będzie miał na początku maja. Chcieliśmy zmieszać z nim to, co jest dla nas najważniejsze, czyli naturę. Niskoalkoholowe piwo 1:100 oraz naturalny, prawdziwy sok pomarańczowy tworzą produkt wysoce owocowy, a jednocześnie nie pozbawiony charakteru piwa. Mamy nadzieję, że jest to produkt, który będzie pozwalał cieszyć się nim w każdym momencie, kiedy przyjdzie tylko ochota, pełen zdrowia, a przede wszystkim to, co w nim najważniejsze, zmieszany z natury. Poza radlerem gorzka pomarańcza z browaru Cormoran do naszego piknikowego kosza wkładamy wędzone i marynowane w soku z limionki ryby od Jarka Parola z Kaborna, wędzone kozie sery od Izy Ciesielskiej z gospodarstwa nad Arem oraz wędzone na zimno dojrzewające polędwiczki od Jarka Flisa.
Mamy nadzieję, że bezalkoholowy radler z browaru Kormoran i smakowitości od naszych przyjaciół pozwolą, aby ta niecodzienna majówka była wyjątkowa jak nigdy dotąd. Na zdrowie! No... Trzeba przyznać, że ma to sens. Tak. Ta kurwa złapałam. I swój. To jest ciekawy swój. Kubeczek. Ciekawe, czy to znaczy, że... Czasy są takie, jakie są i browary muszą być bardziej kreatywne w... No, w ciągu ostatnich tygodni Cieszyn wysłał skrzynkę po amunicji. Browar Jana też w skrzynce po amunicji. Ale nam nie wysłał. Na mnie. Ale wysłał. Browar Kormoran w koszu piknikowym. No po prostu zacieramy łapki. Co będzie dalej? Co następne? Bo... Tym bardziej, że... Lockdown, wszyscy pracują z domu i nawet przecież browar Głupczyce odpalił swojego Facebooka. Nawet browar Głupczyce. Browar Głupczyce, który, o którym nikt nie myślał, że ma świadomość istnienia w ogóle internetu. A to dopiero Facebooka. I nagle, wow, browar Głupczyce, swoje produkty, fanpage, zdjęcia, wow, co my nie jesteśmy. Browar Jabłonowo też ostatnio odżył z fanpage'em, ale o tym nie będziemy chcieli chyba raczej rozmawiać. Dobrze, ja myślę, że możemy już jakoś zacząć ten piknik majówkowy. No. Pytanie od czego? Bo raczej wszystkiego nie zjemy naraz. No myślę, że... Radlery oczywiście. No już od radlera. Do tego jakąś wędlinkę, serek? Wędlinkę, serek. Wędlinkę, serek, okej. Okay. Mamy wędlinki, mamy serek. Rybki na razie nie otwieraliśmy, bo gdybyśmy otworzyli, to tutaj no to by się rozpętało piekło. Byłby kociokwik. Tak, nie bylibyśmy w stanie nic powiedzieć. No, mamy jednego tutaj amatora serków, zobaczymy co z tego wyjdzie. Amator wędlinek jeszcze śpi. Już nie śpi. Co ktoś od niej mówi? Więc być może jeszcze do nas dołączą. No i mamy radler bezalkoholowy, gorzka pomarańcza, czyli nowość z Kormorana. Tak. To chyba pierwszy radler Kormorana. Taki radler. Kormorana, tak. Było na polskim rynku kilka radlerów robionych przez browary rzemieślnicze. Chyba najwięcej go zrobiły inne beczki. Chyba nawet więcej niż jednej wersji. Natomiast to był radler taki, tak jak niemieckie, czyli około 2% alkoholu. A tutaj mamy bezalkoholowy. Tak, bezalkoholowy, zgodnie z tym, co czytałam na stronie internetowej, to jest po prostu 1 na 100 tak. Zmieszane z sokiem. Piwo z sokiem. Przepraszam, to jest lemoniada 50%. Piwo z lemoniadą. Z solą himalajską, więc to jest dla ciebie. Moją ulubioną solą? Solą. Solą? Solą? Jest sól wędzona. No tak, ale wiesz co, owocowe, orzeźwiające piwo z solą wędzoną. Czemu nie? Jeden na 100, oboje bardzo lubimy, chociaż ja lubię bardziej niż ty. Tak. W ogóle radlery same w sobie. Jesteś fanką radlerów? Wiesz co, fanką nie, ale zdarza mi się pić. Niezbyt dobre koncernowe. Jeżeli chce się napić czegoś bezalkoholowego, co nie jest... Bardzo słodkie. Bardzo słodkie, tak. To mi się zdarza kupić jakiegoś radlera właśnie koncernowego. Radlery... Radlery to jest napój typowo letni. No i większość, zdecydowana większość jest dosyć paskudna. Pamiętam... Dobry wstęp. Dobry wstęp, tak. No ale taka jest prawda. Bo dobry radler to jest dobre piwo, porządne, nie jakiś tam Eurolager bez smaku. Pół na pół z lemoniadą, ale taką lemoniadą, która jest trochę słodka, kwaśna, a nie robiona z syropu glukozowo-fruktozowego. No tutaj zdaje się, nie ma czegoś takiego. Jest woda, zagęszczony sok pomarańczowy 12% i sól himalajska. Czyli wygląda na to, że jest dobrze. No i generalnie radlera się robi z lemoniady. Tak. Czyli tutaj się zgadza, bo jest składniki piwo 50%, lemoniada 50%, no tak. Więc idealnie. Wygląda jak na IPA.
Tak wygląda jak taka soczkowana IPA. A, więc o to chodzi. Czyli można pić sobie takiego radlerka, a wszystkie birgiki pomyślą, że też pijesz soczkową IPę z trzechkąplinową. No zapach jest mocno owocowy, właśnie pomarańczowy. Ale przebija się 1:100. Mhm. To jest fajne, bo my to piwo dobrze znamy. Tak. Więc łatwo nam będzie je tutaj zidentyfikować. No, jest pomarańczowo. Bardzo dobre. Na upały. Idealne. Chyba to jest najlepszy radler, jaki... No, na pewno najlepszy, jaki ja piłam. To jest taki... Jest mocno pomarańczowy, ale nie jest tak słodki jak soki pomarańczowe. Tak. Nie jest taki zalepiający. No, jest sól. Tak. Która nie jest... Ono nie jest słone, to nie jest gosem. Mhm. Ale ta sól stanowi bardzo fajną kontrę dla słodyczy. Przełamuje to troszeczkę. Jest na finiszu trochę goryczki. Mhm. Czyli posmak zostawia trochę taki jak 1:100. Myślę, że jest to najlepszy radler, jaki miałem okazję pić. Nie żeby konkurencja była jakaś olbrzymia. Dotychczas numerem jeden był jakiś niemiecki, ale teraz... A pamiętam, we Wrocławiu go piłeś. We Wrocławiu, na stoisku browariatu. W sumie dosyć podobny do tego, tylko że miał alkohol. Tak, on miał 1,2% alkoholu. To był jakiś taki dobry niemiecki browar, Schönramer może nawet. Myślę. Pamiętam, że jeszcze go zamówiłem trochę butelek. Mhm. On był bardzo dobry, ale przez to, że niemiecki, to cena była trochę wysoka, więc... Wysoka jak na... Jak na Radler. Radler, tak. Natomiast tutaj pewnie cena nie będzie wysoka, więc... Podoba mi się tutaj bardzo... No oczywiście ta pomarańcza jest, jak najbardziej. Ale tutaj ewidentnie czuć piwo. W większości radlerów piwo, które jest używane do tego miksa, jest bezsmakowe. To jest jakiś zwykły, jasny lager, bez słodowości wyraźnej, bez goryczki tym bardziej. A tutaj ten charakter 1:100 jest, piwa, które znamy, więc jesteśmy w stanie je zidentyfikować. Plus użycie soli powoduje, że całość staje się fajnie zbalansowana, orzeźwiająca. Nie ma takiej dominującej słodyczy. No to wszystko naprawdę ma sens. Po tym ja lubię sól. No wiem. Ja też lubię sól, natomiast... Tutaj dużym plusem jest to, że ta sól to jest naprawdę tylko taki akcencik. To nie jest słone. Tak. To nie jest też kwaśne od tej pomarańczy. Bo jest trochę kwaśne. Jest tak delikatnie, ale to nie jest kwaśne piwo, tak? To nie ma tutaj takiej totalnej kwaśności. Jest bardzo pijalne. No, oczywiście. 1:100, które jest lekkie i pijalne. Pół na pół z lekką i pijalną lemoniadą. Ja się skuszę. Właśnie, też. Prawdziwa warmińska koza. No, jest bardzo mocno... Kozie. No i to jest prawdziwy ser. Taki, który musimy zjeść cały, bo inaczej jutro wszystko w lodówce będzie nie pachniało. No, co? Trochę tak. Boże, jaki żal. No, foka płacze. Koza płacze. A kotek nie płacze. Trochę płacze, bo chciałby serka, ale on chyba za kozą nie przypada. Jeżeli też chcielibyście spróbować tych specjałów, które tutaj mamy, dodajemy w linku. Myślałem, że chcesz częstować, wysyłać im. Dajmy w opisie linki. Przepraszam, wącham mięsko. Jako człowiek z Warmii muszę wspierać warmińskie biznesy. Przede wszystkim trzeba wspierać dobre biznesy. A tutaj czuć, że to jest dobre. No tak, więc majówka nam się ładnie rozpoczęła mimo okoliczności. Same dobre rzeczy od kormorana. Tak. No, myślę, że rośnie nam kandydat na napój wakacji. Ale na pewno będzie jeszcze wiele ciekawych propozycji ze strony craftu. Kormoran jednakże zapewne ceną będzie wygrywał. Tak.
Jest to bezpośrednia konkurencja dla Grodziskie Mango. Mhm. I z tych dwóch, no bo jedno i drugie jest bezalkoholowe, nie rozpatrujemy tego jako Radler, tylko jako piwo bezalkoholowe, bo ono bardziej jest zbliżone do Ole z Nepomucena, mhm, niż do klasycznego, no na tej samej półce generalnie, na tą samą półkę wchodzi, ale to jest Radler. No i no fajnie, będzie w tym wybierać. Mhm. Czyli trzeba będzie kupić karton Ole, karton Forresta, karton Cormorana. Karton Forresta już jest. Jeszcze jest. Jeszcze jest. Ciebie pewnie też, ale mnie ta sytuacja bardzo cieszy. No, oczywiście, że mnie bardzo cieszy. Coraz szerszy wybór fajnych, bezalkoholowych napojów ożywiających, przyjemnych. Które są też piwami trochę. Tak. No i tutaj naprawdę bardzo mi się podoba zachowany charakter piwa. Mhm. Bo ja lubię smaki mocne i wyraziste. Lubię pastry soury, przyznaję się. Pastry stouty zależy. Ja mam odwrotnie. Ale ja lubię, bardziej lubię smaki słodkie i kwaśne niż te. Mocne, słodkie, mocne słodkie, mocne, kwaśne, tak. Ja lubię umiarkowanie słodkie, umiarkowanie kwaśne i lubię też ich połączenia. Mhm. Ale to też wychodziło z naszej prezentacji, pamiętasz, na Festiwalu Piwowarów Domowych, że ogólnie rzecz biorąc biologicznie kobiety, w sumie nie wiadomo czy biologicznie, czy raczej to jest kwestia kulturowa, natomiast ogólnie kobiety wybierają częściej umiarkowane smaki, mężczyźni te bardziej wyraziste. Nie jest do końca jasne, czy to wynika, przynajmniej nie widziałam żadnych badań, czy to wynika z tego, że mężczyźni po prostu muszą pokazać, jakimi samcami są i dlatego wybierają te mocniejsze, czy to jest kwestia tego, że na przykład są troszeczkę upośledzeni biologicznie i nie odbierają smaków tak intensywnie, a z kolei kobiety wybierają umiarkowane, no bo im nie wypada wybrać czegoś mocnego, bo są delikatnymi kobietkami. No wiadomo, jak działają te stereotypy wpajane od dzieciństwa. No ale dobra, to nie jest nasz dzisiejszy temat, może się jeszcze kiedyś tym zajmiemy. Ale tak, ty rzeczywiście wybierasz częściej intensywne smaki, a ja bardziej umiarkowane. Ale to jest umiarkowane raczej. Jest umiarkowane. Mocno schłodzone. Na lato na pewno będzie fajną sprawą. Niestety nie do każdego Radlera będą dokładać takie rarytasy. No jej. Gdyby sytuacja była inna, pewnie byśmy nagrywali to na pikniku. Ale pada deszcz. Oraz jest pierwsza w nocy. Oraz jest lockdown. Oraz jeszcze jest kwiecień, a nie majówka. Czyli jest sporo przeciwwskazań. W ogóle Cormoran jest ciekawym browarem. Jest. Nie mają często premier, ale jak już coś wypuszczą, to no nigdy to nie przechodzi zupełnie bez echa. Bo z jednej strony Cormoran jest pogardliwie nazywany koczkodan. Hehehe, robią lagerki, hehehe. Ale te lagerki są całkiem sensowne. Tak, ale jest uznawany za browar tak zwany regionalny, czyli niżej w hierarchii niż browary rzemieślnicze. Ale raz na jakiś czas wypuszcza coś takiego, że browary rzemieślnicze, po prostu myślę, okej. Okay. Tak. Ostatnio nawet na Jepiwce chyba był wątek, że Cormoran Witbier wszystkie inne Witbiery zjada. Trzyma wysoki poziom. No inna sprawa, że browary rzemieślnicze rzadko Witbiera robią. Tak, to jest fakt. Kiedy robią, to rzadko robią czystego Witbiera. No bo jednak konkurencja, nawet belgijska, już jest do dostania. Jest dużo tańsza. Tak. Nieco albo jakieś imperialne, albo jakieś zamerykanizowane. No ale Imperium Prunum. Tak, Imperium Prunum od lat najlepszy porter. Tak. Według Ratebeera przynajmniej. Według Ratebeera, tak. Zresztą nie tylko Imperium Prunum. No, to, że jeden na 100 cały czas jest jednym z najlepszych piw niskoalkoholowych, może nawet najlepszym niskoalkoholowym. Możliwe, że tak. Zresztą 1 na 100 chyba tak naprawdę rozpoczęło. No na pewno było najbardziej dostępnym. Tak, rozpoczął ten marsz ku niskoalkoholowym, bezalkoholowym. Mhm.
Ja pamiętam, że na samym początku, jak pierwszy raz usłyszałem o 1:100, to byłem taki trochę sceptyczny, że ludzie jednak wolą, jeżeli bezalkoholowe, to bezalkoholowe. Czy niskoalkoholowe ma sens, czy to będzie dobre? Ja byłem człowiekiem małej wiary. Także polecamy wszystkim tak. Poszukiwaczom bezalkoholowych radlerów, tudzież piw owocowych, bo no, czasami no ta granica jest dosyć bliska w kwestii smakowej przynajmniej. No i dziękujemy Kormoranowi za przesyłkę majówkową. Dziękujemy. Piknik w takiej formie. No i jeszcze porterek jest. Także polecamy. I widzimy się. Za czas jakiś.